Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sezonu 8 Minecrafta na modach Zombie Safe Mod. Dzisiaj zajmiemy się nową modyfikacją, otóż może nie nowo, bo już kiedyś też ruszałem na swoich sezonach, chociaż na sezonach, może na jednym odcinku go poruszyłem, ale nie za dokładnie. Jest to oczywiście Blood Magic, czyli krwawa magia. Tak, dokładnie. Ale pierwsze co, pokażę wam co zmieniło się od tamtego czasu. Oczywiście tutaj dodawałem te mechanizmy, które już miałem w poprzednich odcinkach, ale teraz musiałem je przebudować na nowo. Troszeczkę je zmieniłem, dlatego chcę wam zaprezentować jak to działa. Otóż tu mamy nasze inscribery położone, te, które tworzą podstawowe rzeczy. Czyli tutaj tworzymy silikon, tutaj tworzymy złote procesorki, tutaj diamentowe oraz na samej górze mamy z krystala. Z tyłu mam oczywiście autocraftingi powrzucane, prócz tego jednego poszkoda mi troszeczkę diamentów, żeby tego się craftingu uczyć. Jak będę miał więcej diamentów, to wtedy jak najbardziej się tego nauczymy. I na górze oczywiście ten zwykły. I to jest ta część, to jest to tutaj mocno zmodyfikowana. Na dole natomiast doszła do nas nowa linia czerwona. Wiem, bardzo piękny, męski kolor. I z boku zamontowany inscriber, który to wszystko skleci, złączy nam razem, żeby to ładnie tutaj powstało. I one zupełnie w ten sposób. Na górze macie export bus, który przesyła każdy silikon, jaki tylko mamy, przesyła na nasze urządzenia. Jako że możemy tutaj trzymać tylko jeden silikon, na górze mamy jeden silikon. Z boku, ze strony, nie, od tyłu jest kolejny, nie, od tyłu jest zasilanie. Dobra, z boku mamy kolejny export bus, który przesyła nam redstone, też tylko jedną sztukę, do środkowego. Czyli tu macie górę, lewy, dół, prawy. Z dołu natomiast mamy interfejs. Czemu w tej wersji dłużej się pewnie zastanawiacie? Otóż, żebym mógł tam prościej operować cokolwiek, bo jego tutaj lepiej widzę, jakbym miał takie małe tutaj główienko wystające z dołu, tak jak to tutaj z boku, bym tego po prostu nie trafił, bym chciał rozwalać tutaj klocy, żeby tam się dostawać, ale po co? Po co? Z boku mamy oczywiście import basa, który wyssa nam każdy z tym, co tutaj stworzymy. I to jest główna zmiana, która w tym miejscu nadeszła. Ale to nie wszystko. Lecimy w kolejne miejsce. Właśnie w tym miejscu jest kolejna zmiana, już pewnie widzicie. Tak, doszedł nasz surowczak, tutaj zajmuje się produkcją naszych surowców. Fest, genialna sprawa. Tutaj mamy z boku pociągniętego naszego noda na sam usieńki dół, prosto do tych naszych piecy, które tutaj składowują sobie drewno. Mniej więcej to tak zrobione, że tego drewna według tych solarek wystarcza idealnie tyle, ile te dwa furneje są w stanie przerobić. Kolejno, z tyłu tutaj na razie ręcznie wkładam charcoal, do góry ręcznie wkładałem cobblestone'a. A dobra, tutaj przed cobblestone, już myślałem, że go nie ma w ogóle. To byłby w ogóle zonk, ale w porządku, skoro jest to genialnie. Tu mamy naszego surowczaka, tutaj ładnie sobie tutaj pracuje. Tutaj jest zamontowany jednocześnie jeszcze chunk loader, ten na razie najtańszy, jaki tylko jest. Czyli on ładuje nam tą linię chunkową, czyli 3 chunki po długości, nie 9. Jakbym mógł to oczywiście ustawić, tylko ustaliłem, że jak najmniej tych chunk loaderów będę stawiał, ale moja baza też potrzebuje chunk loadera, bo jak zostawiłem komputer włączony, znaczy komputer, już jesteśmy na serwerze! Dokładnie! Wróciłem na moją starą serwerownię, na mojego starego komputerka serwerowego, który hostował mi poprzednie wszystkie sezony, po to, żebym mógł tutaj zapraszać osoby w miarę jakoś sensownie niż poprzednio. Zobaczymy, czy będę zapraszał na część niż na odcinek, zobaczymy, ale jeszcze jedno. Już nowych podań nie ma sensu wysyłać, jest tak dużo, że i tak czy siak wszystkie osoby nie wejdą. Zresztą nigdy nie wchodziły wszystkie osoby, tylko te, które ja wybrałem, czyli jeszcze była selekcja dodatkowa i ja wybierałem konkretne osoby, które dochodziły do sezonów. Więc teraz się pewnie troszeczkę rzeczy zmieni, ale jeszcze nie, jeszcze to muszę dopracować. Jeszcze muszę sprawdzić, czy ta maszyna faktycznie wytrzyma. Na razie przydzieliłem jej 5 GB RAM-u, zobaczymy, czy też to będzie optymalna już wartość. Tu oczywiście mamy zwykły piec, nie muszę wam tłumaczyć, jak to działa. Tu na końcu mam orchideę naszą, czy orchida. Tak, i tutaj dołożyłem jeszcze więcej tych naszych endoflame'ów, więc w miarę fajnie to się produkuje i to się przetwarza, więc jest wszystko jak najbardziej w genialnym porządku. Ale przejdźmy do dzisiejszej modyfikacji. Blood Altar, czyli krwawy ołtarz, pierwsza rzecz, którą musimy wykonać. I już widzimy problem, gdyż jest to nasz diamenciak. Wow, mam akurat jedną sztukę. Bardzo fajnie, naprawdę bardzo szczęśliwie. Bałem się troszeczkę, że nie będziemy mieli w ogóle tego wykonanego. Skoro tak jest, ale nie mam cobblestone'a przepalonego.
Seriously? Jest takie coś? Patrzcie się, co nam to daje. Od razu mówię, że z tego nie będę korzystał, chociaż akurat ta jedna rzecz jest bardzo fajna. Blaze Rody, żeby tak sobie tworzyć. Powiem wam, że akurat Blaze Rody są jedną z tych rzeczy, które naprawdę są interesujące, ale wydaje mi się, że byłbym troszeczkę nieuczciwy, co budować, gdybym używał tego. Dlatego Philosopher Stone'a nie będziemy tutaj używali w ogóle, gdyż jest to troszeczkę OP. No chyba, że wy napiszecie, że chcecie, żebym go używał, ale wydaje mi się, że chyba nie ma większego sensu. Wraz z naszą Blood Altar będziemy potrzebowali Sacrifice Knife, czyli mieczyk, dzięki któremu będziemy mogli sami siebie ranić po to, żeby dawać życie. Chyba tak to trzeba powiedzieć. Tu oczywiście zastosujemy jakiś układzik później, żeby jakoś tym sezonie to wyglądało, ale na razie pójdźmy zamontować pierwsze, co potrzebujemy. Czyli wybierzemy sobie pierw miejsce, gdzie nasza altara powstanie. Ona troszkę miejsce zajmuje, ale postanowiłem, że pierwsza nasza altara, o, tu mam akurat Noda, bardzo fajnie, powstanie w tym miejscu, mniej więcej oddalona od naszej fortecy, żeby tutaj nie było żadnych problemów, to coś tam się dziwnego pokaże. Więc w tym miejscu postawimy, no może nic, pokrócone tutaj stawiać. Stawiamy od razu naszą altarę. Ona jest poziomu pierwszego, czyli najprostsza, która się da. Naszym nożykiem poświęcamy swoje życie, żeby ją naładować, najprościej mówiąc. I to będziemy musieli wykonywać dosyć sporo razy, gdyż potrzebujemy naładować tutaj, a rzucać tam kamienie stone'owe. Stone'owy kamień zamieni się wtedy na runę i z runy będziemy mogli tworzyć upgrade naszej altary, żeby ją powiększać. Więc weźmiemy sobie tego stone'a jak najwięcej tylko jesteśmy w stanie oczywiście zabrać. Oczywiście też jakoś mniej więcej sensownie, żeby to miało w ogóle ręce i nogi. Dlatego jąłbym sobie może jeszcze hopper, żeby jednak wkładanie było automatyczne. I teraz wyciąganie, właśnie, jak załatwić sprawę z wyciągania z surowców? Hopper. Kurczę. Nie mam pomysłu dokładnie, jaki blok mógłby mi umożliwić wyciąganie z surowców. Taki dosyć prosty, banalny sposób. Ale mogę oczywiście stosować tutaj jakiś transport node albo zwykłe jakieś filtry. One tyle najbardziej dałyby sobie z tym radę. I nie wiem, czy nie wezmę sobie po prostu jednego translokatora i nim załatwimy tutaj przesył tych surowców, żeby one tutaj wychodziły nam. Ale i tak się na razie chyba poradzimy sobie w banalny sposób. Mam nadzieję, że już ta craft, którą oddałem, wystarczy nam tutaj bardzo dobrze. Zdobyłem sobie jednego diamenta, czyli po prostu musiałem jeden nasz blok tamten zniszczyć. Mam już tylko trzy bloki tam na dole. Mam nadzieję, że szybko zdobędę jakąś fortunkę, bo to nam się bardzo przyda. A szkoda troszeczkę tamtych surowców. Tak, przepraszam was bardzo. Oczywiście. Dobra, teraz rzucamy naszego diamenciaka do środka. Sorry, tak poprawiam okulary, ale bok mi jeden poszedł i muszę go teraz regulować chwilę. Potrzebujemy 2000 naszej krwi, naszej energii, żeby go zmienić w nasz kryształ pierwszy. Dlatego próbujemy, czy nam się uda w ogóle. Będę co chwilę tutaj próbował się podżynać, żeby tutaj tej krwi było tam jak najwięcej tej energii. Może krwi to może źle mówię, bo niektóre osoby mogą poczuć się, nie wiem, urażone, czy coś z tego typu. Nie wiem nawet ile tutaj tego mamy, dlatego potrzebujemy to jak najszybciej zebrać, gdyż jest to nam potrzebne do w ogóle do podstaw z Blood Magiki. Ale ciekawe, czy nam wystarczy to w ogóle. Mam dosyć wolny przyrost, przydałoby się te speedy wykonać, ale no, one nie są drogie. Rune of Speed, jedna nasza runka, Sugarcane, dwa Blacki, Black State'y. No, nawet nie jest to takie drogie, myślałem troszkę gorzej z tym to by wyszło. No ale w porządku. Czyli może jednak pobawimy się z tym, żeby jakoś to zoptymalizować w miarę w porządku, ale na razie nie widzę. Jest! Dobra! Kryształek nam wyszedł, więc bardzo, bardzo fajnie. My go zabierzmy teraz do łapki naszej, więc on już jest nasz. To jest nasza krew. I tu oddajemy krew do siebie jakby. Ale żeby ten człowiek w ogóle zacząć robić więcej, potrzebujemy więcej naszych tych run nazbierać, więc to niech się nam tworzy i ja potrzebuję wykonać sobie Divination Seal. To jest podstawowa runka, która daje nam informację, ile energii jest w danym bloku, więc to jest naprawdę podstawa, to musimy mieć.
Więc niech to nam się tutaj przetwarza, a my pójdziemy ją wykonać. Jeśli craftingu nie pamiętaliście, to oczywiście musicie sobie pójść, znaczy przewinąć filmik i sobie go przypomnieć. On był dość prosty, więc uznałem, że nie będę wam go pokazywał, bo to jest bez sensu, żeby marnować was czas. Teraz klikamy prawym myszki i widzimy, że mamy tu zgromadzone, wow, 5000! To ja spokojnie tylko nawet więcej przetworzę od razu. Ale tak nie wrzucę. Potrzebujemy to wrzucić w ten sposób. Wtedy wrzucimy więcej tego kamienia naraz do przetwarzania. To będzie bardzo, bardzo fajne. I jednocześnie sprawdźmy sobie taką, ile my mamy w sobie. W sobie mamy 400. Tutaj mamy 3, no malutko, szybciutko tam spada. Przez to, że wrzuciłem tutaj więcej tego kamienia, więc więcej się przetwarza naraz tego wszystkiego. Ale nie macie, że nam wystarczy. Po co nam tyle tego kamienia jest? Żeby stworzyć sobie Blood Rune. Czyli runy te będą nam służyły za polepszenie tej naszej altary na kolejny poziom, więc to jest bardzo, bardzo konieczne. Więc dopiero na kolejnym poziomie będziemy mogli tworzyć coś bardziej sensownego. Na razie mamy tylko i wyłącznie podstawy, a Blood Magic umożliwia nam bardzo wiele różnego typu rzeczy, które na pewno się przydadzą. Między innymi jakieś automatyczne, nie wiem, zbieractwo automatyczne, coś innego. Jakiś mob spawner też możemy stworzyć z Blood Magic i ja to będę chciał w tej serii poruszyć, a nie tylko stać przy standardowych rzeczach, przy których każdy z was już, no, prawie wszystko zna. Żeby tam cokolwiek móc działać więcej, potrzebujemy stworzyć sobie kwiatka, który dawałby nam życie. Jest to oczywiście Funk Canard, czyli taki angel. I'm not an angel. Ja tylko daję wam życie. Potrzebujemy jednego Rune of Spirit. Jego stworzyłem więcej, więc mamy go chyba jeszcze powinniśmy mieć. Potrzebujemy białe kwiatki, znaczy płatki białe, dokładnie mówiąc. Tylko tutaj będzie potrzebne, więc wyjmiemy sobie wszystkie póki co. Żółte, pomarańczowe i brązowe. Okej, chwilę sobie zapamiętałem. Yellow. Będziemy sobie więcej, bo nie jestem pewien, ale to chyba było pojedyncze, czy to było potrzebne. Brązowych. Jest coś brązowego. Więc tego dopiero potrzebujemy tylko jedną sztukę. I orange. Od oranżady. Dobra, teraz tylko które polepszone? Ten polepszony, ten też. Dwa białe są polepszone również, więc zostawimy sobie dwa białe i tak jeden. I nasza jedna runka też z nami od razu idzie. I teraz musimy polepszyć je. Czyli wrzucamy standardowo takiego jednego pojemnika, więc wrzucamy ten, dwa te, to i to. To jest chyba wsio. Teraz wiadreczko, żeby stworzyć tutaj naszego kwiatka, który będzie nas leczył, czyli będzie takim boostem dla nas, a jednocześnie potrzebowałbym jeszcze jakiś pojemniczek, żeby ten kwiatek mógł tam oddawać swoje właściwości. Aks do tego wszystkiego też by się przydał. A jak już aksa bierzemy, nie, deski mamy przy sobie, więc okej. Więc przy okazji jeszcze zbierzemy sobie to nasze drewno, które nam się tutaj już wykonało, bo też ona będzie nam potrzebne, żeby stworzyć sobie tutaj spreadera do przesyłu naszej energii, naszej many z kwiatków, czyli z botanii. Nie ma to jak łączenie wielu modyfikacji naraz, to naprawdę bardzo fajne, bardzo przyjemne i no, przecież po to mamy w paczce DNS-a kurczaczki, nie wiem, i sporo, naprawdę sporo tych modów tutaj jest wygranych. 175, coś koło tego chyba to jest modów. I naprawdę genialna, olbrzymia ilość. Więc skoro mamy już tyle modów, to oczywiście prosi się, ażeby je wszystkie wykorzystywać. Przynajmniej może nie wszystkie, idealnie wszystkie, ale przynajmniej większość tych modów, żeby było faktycznie wykorzystanych. Bo inaczej po co było tak się bawić, żeby tyle tych modów jednak tutaj było zainstalowanych. Trzeba je wykorzystywać. Sadzonka i kwiatek jest już u nas, ale to nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze jakoś go zasilić. W tym celu stworzymy sobie znowu kwiatki chyba nocne, dzienne. Zobaczymy sobie, jak jeszcze one były. Muszę sobie przypomnieć te. Day. Albo sun. Day bloom. Czekaj, tam mógłbym sobie podpowiedzieć przecież. Dodamy je do ulubionych. Good bed, dobra. Taki. Dosyć prosty, więc wykonamy sobie ich więcej. Czemu tylko i wyłącznie dzienne? Bo one dadzą nam więcej, szybciej tej many, a załóżmy, że na nocny nie będziemy na razie tutaj za bardzo im ufać, wierzyć, więc skupimy się póki co na dziennych kwiatkach. Ten kwiatek, jak mówiłem, ma nam pomagać, żeby się uzdrawiać, więc postawimy go jak najbliżej naszej tutaj altary. Tylko tak, nie możemy w tym miejscu, bo tutaj później będziemy zamieniali te bloki na inne, więc postawimy go z boku. Czemu mogę go postawić spokojnie tak blisko? Gdyż następny poziom naszej altary będzie budowany jedną klatkę z tyłu, więc tutaj spokojnie ten jeden bloczek może sobie jeszcze stać. Kiedyś go zmienimy na coś innego, ale na razie możemy sobie na niego tutaj spokojnie pozwolić.
Skupmy się teraz, gdzie zrobimy naszą faremkę pod ten cały układ. Powiedzmy, że stworzymy ją w tym miejscu. Sprawdźmy tylko, że kwiatek sięga do tego manapula. W ten sposób. W ten sposób sięga. Więc jest w porządku. Teraz zajmijmy się. Aj, nie wziąłem kwiatków też, a więc nie wziąłem. Nie zrobiłem naszych kwiatków. Wystarczy tego troszkę tutaj wrzucić do środka i to powstanie nam kwiatek. Więc baketa też nie mam. Jak już mamy nasze kwiatki, zacznijmy je tutaj układać. Na razie układamy je losowo, tak tutaj gdzieś z boku. Teraz montujemy na samej górze tutaj nasz piedestał. Powiedzmy, to jeszcze pójdziemy troszkę do przodu, powiedzmy w tym oto miejscu. Klikamy tak, żeby tutaj napełniał nam nasz mana pool. Tutaj mana bardzo, bardzo powoli będzie nam się teraz zbierała. Dlaczego mówię, że powoli? No gdyż z tych kwiatków, nie ukrywajmy, zbyt dużo tej energii nie uzyskujemy nigdy. Więc one tutaj będą sobie mniej więcej jakoś tam powolutku sobie tutaj tą magazynować, zbierać i przesyłać tutaj dalej. I to się będzie powolutku nam napełniać. Bardzo powolutku z tego tutaj widzę. Ale już tutaj, jak widzicie, jak przeszedł w to miejsce, on mnie zaczął leczyć, więc on chyba zabierał całą tutaj energię. Więc teraz my zaczniemy tutaj się ranić i zbierać jak najwięcej tej naszej energii, żeby tutaj jednak te nasze kamyczki się zamieniły, bo jest to dosyć istotne dla nas. Więc mam nadzieję, że tutaj kolega nam pomoże troszeczkę, żeby to jak najszybciej się zbierało. I dzięki temu, że tutaj będziemy mieli jego, dodatkowo jeszcze będę sobie cały czas wpilczał chlebek, jakoś tam w miarę sensownie będziemy to tutaj napełniać. Jak na razie widzicie, idzie słabo, 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 ale mam nadzieję, że za jakiś czas to wreszcie się przetworzy. Musiałem sprawdzić, czy da się zabić i oznajmiam, że tak, da się zabić. Tak, nasz Sacrifice Knife mnie zabił i to dosyć słabo było. Słabe to było, bo naprawdę myślałem, że mi się uda, wreszcie miałem już na 6000, ale teraz powiem wam, z jakiego powodu wreszcie mamy dużo życia, tylko odnawia się, że za wolno. Zdecydowanie za wolno. Umiejscowienie dwóch End of Flame'ów. Zabrałem je z naszej, od naszego surowczaka, on ich nie potrzebuje. A ja dzięki temu naprawdę, patrzcie się, strasznie szybko napełniłem tutaj cały ten zbiorniczek. Tymi kwiatami mogłem się tutaj ciuma, tak bawić nie wiadomo jak długo czasu. Więc chyba podobne mechanizm z End of Flame'ami postawimy sobie tutaj. I ten cały wielki plasmon usuniemy, bo to jest chyba nieopłacalne strasznie. Taki ten jeden kwiat, ten dwa kwiatki na spokojnie by wystarczyły, żeby to obsłużyć. Ale dobra, mamy dzięki temu dosyć sporo naszego kamienia. Oczywiście potrzebujemy go jeszcze więcej. Dlatego też naładuję tutaj cały ten zbiorniczek do pełna. Popatrzcie się teraz, jak mi życie się odnawia. Po prostu genialnie szybko. Tym bardziej, że mam tutaj pełne na jedzenie, to jeszcze mi się to szybciej odnawia. I jestem w stanie dosyć sprawnie tutaj całość to naładować. Ile w ogóle to jest... Ile w ogóle taki jeden potrzebuję do napełnienia? 1000 na jeden. Czyli jakbym napełnił na 10 tysięcy, to będzie optymalna już wartość, żeby to wszystko powinno tutaj przejść. Tak mi się wydaje, tak troszeczkę wam powiem. Ale zobaczymy, jak teraz to będzie w praniu. 6 tysięcy. Przede potrzebowałem napełnić prawie 200, dlatego tak mi się długo szło i tak mi się to nie udawało z uzupełnieniem. Ale co naprawdę potrzebujemy? Speedy. Speed runy, bo kurczę, panie, to idzie tak wolno, to tak się wolno wykonuje, że to jest chore, naprawdę, jest naprawdę chore. I przydałoby się te sacrifice, żeby mógł się sam poświęcać jeszcze do tworzenia tego. Więc zobaczmy sobie, jak dokładnie to się tworzyło. Czyli wchodzimy sobie tutaj, shiftem naciskamy, wtedy nam to się przepisuje na dół. Dzięki czemu nie musimy klikać na konkretny pojedynczy mod. I to jest naprawdę bardzo fajny busik. Teraz tylko niech to się odświeży, no. Dawaj, dawaj, dziękuję ci bardzo. Jak mówię, potrzebujemy speedy. Speedy są dosyć tanie, tylko potrzebują 4 takie podstawowe blank slate'y. Ale żeby stworzyć sobie ten, który ma zwiększą ilości sacrifice'u, ile my damy, czyli naszej krwi, potrzebujemy tutaj kolejny tier. Tak? Kolejny tier, czy ten sam też może być? Chyba nie. Każdy, tylko nie ten, który mam aktualnie, może być. Dlatego potrzebujemy tier drugi altary, żeby stworzyć sobie Refined Force Slate'y. Czyli kolejny poziom, inaczej mówiąc. Więc bez tego i tak się nic nie zrobimy, więc potrzebujemy więcej naszych kamienia. Później pobawimy się dalej naszą tutaj całą zabawą. Będzie pewno wyśmienita zabawa, gdyż pamiętajcie, ta modyfikacja jest przyjemna, naprawdę. Tylko, że jest troszeczkę trudna. Ale spróbujemy ją razem obczaić.
Teraz potrzebujemy tego aż 9 sztuk. Tutaj mamy do wykonania ile? Nie, tych nie wykonaliśmy, bo tutaj nie wrzuciłem odpowiedniej ilości. Tyle mi chyba wystarczy. Mamy 7 sztuk. Brakuje nam kamienia. Najprościej mówiąc, brakuje nam tylko i wyłącznie 8 kamienia, więc to nie jest jakaś ekstra wielka ilość. Dlatego ja myślałem, że pójdę i pożyczymy sobie z 2 staki od naszego tutaj turtla. Może nie 2 staki, ale przynajmniej staka. Oczywiście na miejscu jeszcze idzie piec, który to przepala. Ale no, przyspieszmy sobie na później oczywiście to, czy będziemy sobie 3 staki, bo tych runek pozorom będziemy potrzebowali dosyć sporo w późniejszym czasie, więc mam nadzieję, że będzie w porządku. A jeszcze jedno, zmieniłem, jak widzicie, lokalizację kamerki, bo pisaliście, że najlepiej byłaby kamerka po lewej u góry. Napiszcie mi, czy faktycznie jest teraz lepiej ta kamerka widoczna, czy nie wiem, nie zasłania wam widoku, bo chyba to nie chodziło o widoczność, tylko ogólnie o widoki, czy wszystko jest w porządku, bo na pewno żaden z was takich super ekstra mojej facjaty nie chciał tu tylko i wyłącznie oglądać. Więc dobra. To upgrade trzeba by się porobić. Przynajmniej ten upgrade bym stworzył. Żonki bym zdobył. To bym pozamieniał. Pamiętajcie, to jest na zasadzie zamiany, więc spokojnie 4 możemy zamienić. Czyli akurat 4 pory, abyśmy zamienili, tylko potrzebujemy do tego sugar cane'y. Czyli potrzebujemy je mieć. Są tutaj, dobra. Z tego tworzymy sobie cukier tym razem i montujemy to w tym miejscu i tworzymy sobie speedrunki za wszystko, żeby nie było 4 speedrunki, a 5 zwykłych. Czy to nam w ogóle wystarczy? Powinno, a 3 to powinno wystarczyć. Zaraz się przekonamy, czyli 8 jest potrzebne, a nie, jak ja policzyłem, 9, bo środkowego przecież nie wypełniamy. Więc teraz tutaj wszystko wokoło przeciukać trzeba. Jak już to zrobimy, montujemy. Czyli montujemy zwykła runka, nasza speed, zwykła speed. I tak na zmianę przez cały czas. I dzięki temu zdobyliśmy już altarę. No dawaj to. Altarę poziomu 2. Co to nam daje? Oczywiście kolejne runki, a czy kolejne rzeczy do tworzenia. Więc to jest bardzo przyjemne, gdyż teraz sobie tutaj wrzucimy nasze... wrzucimy tutaj kamień, bo coś z tego typu, tylko że go nie mam przy sobie i to jest troszkę problematyczne teraz. Więc może pójść sobie go zdobyć. I tak, o, przy napełnionej całej wystarczy mi 10 tysięcy. Ale dobra, więc stone zabierzemy sobie staka i powiedzmy, że sobie tego staka szybciutko przerobię i spotkamy się, jak już będę miał po prostu staka naszych run. I tu zauważyłem, że jednak nie ilość tej energii, którą tutaj oddaję, jest dla mnie bardzo ważna, a jednak chyba szybkość. Gdyż kurczę, 32 wykonałem póki co i to idzie tak jak krew z nosa, że szlakiasty trafia. Dlatego jednak postanowiłem, że trzeba to znacząco przyspieszyć. Dlatego też wykonamy sobie... czekajcie, coś tutaj skopałem? W ten sposób i sugar cane'ów nie wziąłem, tutaj ty byłeś, jeszcze sugar cane'y. No i mamy sugar cane'y, 5 runek speedu, wiem, nie, są tylko 4 takie runki, ale 5 spoko, też może tam jakieś być. No i teraz to będzie szło bardziej efektywnie. Ile tutaj mamy tego? Patrzcie, jak się szybko po prostu zbiera, to jest po prostu masakra, ja to w takim tempie zbieram, że to aż jest przyjemnie się na to później patrzeć, jak to się tutaj wykonuje nam i przetwarza na runy, ale nie mi zebrać 64, przynajmniej mniej więcej. Podbijmy troszeczkę tutaj naszą altarę na wyższy poziom, czyli potrzebujemy 20 sztuk blood runów, będziemy sobie 19. Tylko dlatego, że tutaj mam jednego speeda już wykonanego. I teraz jak to jak ją podbić na wyższy poziom? Rozwalamy tutaj po 5 z każdej strony, żeby utworzyć kolejne kółeczko, nie ukrywając. Więc kolejne kółeczko tu już mamy utworzone i teraz rozwalamy kolejny stopień jeszcze niżej. I w tych stopniach niżej układamy nasze runy. I tak postępujemy tutaj wokoło, w każdym możliwym miejscu, żeby postawić łącznie 20 run. Albo zwykłych, albo już zaupgrade'owanych. Jak tam wolicie, do wyboru, do koloru. Oczywiście zmarnujemy swojego życia, żeby przesłać go do naszego układu. I tutaj również to samo zrobimy. W ten sposób jesteśmy w stanie już uzyskać naszą altarę tieru 3. Czy to wystarczy? Nie, nie wystarczy. Co dalej trzeba zrobić? Dalej
tworzymy sobie piedestały. Piedestały muszą być dwie klatki wyżej od naszej altary. Czyli tutaj w tym miejscu rozwalamy ten blok oraz tworzymy piedestał takiej wysokości bodajże i na nim ustawiamy glowstone'a. To tak samo postępujemy z kadłubem, mam nadzieję, że się nie pomyliłem wysokościowo, bo inaczej będę miał problem, bo jak wiecie, glowstone tak po prostu nie zbije w dół. Więc niestety, ale będę musiał szukać go jeszcze, więc będę musiał znowu iść do Netheru po niego. Ale zobaczymy, może faktycznie dobrze to zbudowałem. I zobaczymy teraz, czy będzie tier trzeci. Jest tier trzeci, więc dokładnie wszystko udało się tak, jak chciałem to wykonać. I teraz co potrzebujemy stworzyć? Potrzebujemy tworzyć większe kapacitory. Co to takiego jest? Po co to w ogóle? Żeby więcej energii tutaj jednak przechowywać, gdyż jak tutaj przyjdę, troszeczkę się potnę, to chciałbym jednak, żeby tej energii tutaj było jak najwięcej, żeby nie musiał tutaj wracać i znowu się podcinać. Dodatkowo jeszcze potrzebujemy Rune of Sacrifice, czyli tylko potrzebujemy Rainforge Slate. Ale do tego, jak widzę, w ogóle nie potrzebujemy tych Blood Runów. Dosyć ciekawe, no nie wiedziałem, że tak to jest stworzone. Ale skoro tak, to jak najbardziej jesteśmy w stanie to zaakceptować. Więc wrzucimy to do środeczka, dyszkę. Tutaj zabierzemy nasze runy z powrotem. I teraz jak to się nam wykona, to po prostu poświęcimy kolejne runy do stworzenia kolejnych tutaj innych upgrade'ów, żeby jednak one były troszeczkę lepsze, ale może przede wszystkim to zrobimy może w kolejnym odcinku, a teraz zajmiemy się czymś innym. Potrzebujemy wykonać sobie storage bus, tego potrzebujemy interfejsu, jeden sticky piston, a zwykły piston. Crafting dosyć prosty, nie mam pistonów tutaj widzę, ale bez problemu, bo już mamy nasze autocraftingi, więc możemy sobie zawsze je zamówić. Tutaj zamówimy, że je jednak więcej, a zresztą będziemy ich mieli o wiele więcej w układzie. A do końca wam wytłumaczę za moment o to, co chodzi. Ustawiamy naszą recepturkę pod nie. Jednocześnie zabierając po jednym pistonie, niepotrzebne rzeczy odłożymy do systemu, żeby one tutaj nam one nie zawadzały, bo po co nam one są w ogóle tutaj dostępne? To również. Stone'a też se weźmiemy, ale na zasadzie stworzenia autocraftingu pod niego. Tak, dobrze słyszycie. Chcę mieć autocrafting pod taką prostą rzecz jak przepalanie. Po co? Żebym mógł to później wykorzystywać dosyć znacząco. Dodajemy do piecyka i mamy kolejny crafting. Naszą stal też weźmiemy ze sobą, gdyż ona też nam się jak najbardziej przyda. I teraz chodźmy na dół. Koło tego naszego całego układu, w tym miejscu, zbudujemy pewien nowy system. Tylko oczywiście tak, zapomniałem zabrać itemków ze sobą. Storage'a nie mam, bo tego nie wrzuciłem. Na pewno nie mam. O, jeden interfejs. Mam dwa interfejsy. Dobra, to zabierzemy. To zabierzemy. Teraz tak o. Interfejsy zamienimy na ten zwykły blokową formę, żeby po prostu miał lepszą do jego dostępność. I tak o. Interfejs montujemy w tym miejscu. Kolejno bierzemy naszego wręcza i klikamy na górę, żeby skierowana strzałeczka była do góry. Kolejno. Potrzebujemy kable, których nie wziąłem. Oh the fucking shit. Dzięki którym będziemy mogli tutaj zamontować podłączenie. Jak już je mamy, to zaczynamy zabawę. Bierzemy nasz storage bus i montujemy od góry i podpinamy to wszystko razem. Co to nam spowodowało? Stworzyliśmy w ten sposób miejsce do magazynowania surowców. I teraz dajemy tutaj sobie pistona i ustawiamy, że gromadź tutaj zawsze 16 pistonów. Ale nic się nie dzieje. Dlaczego? Gdyż nie wrzuciliśmy tam jeszcze crafting busa, crafting cart. Ona jest dosyć prosta do stworzenia. Potrzebujemy tylko i wyłącznie jeden kalkulator. Jak wiecie, że kalkulator mam teraz dosyć sporo, więc runka stała się dla nas o wiele tańsza. I to montujemy w tym miejscu, co spowoduje, że jeśli w układzie nie ma naszego pistona, skraftuj go, jak masz tego możliwość. Wrzucamy to i teraz zobaczcie, co się stanie. Pistony zaczną nam się zwiększać i to dosyć szybko. Identycznie postępujemy z pozostałymi rzeczami, też ustawiając je na 16 sztuk. To tak samo robimy ze stalą. Stal ustawimy sobie natomiast na 32 sztuki, żebyśmy zawsze tą stal mieli w układzie i faktycznie tak też się stanie. Dane te surowce, które tutaj teraz wam pokazuję i je ustawiam, będą trzymać się w układzie odpowiedniej ilości. To jest genialny system, gdyż dzięki temu w bardzo prosty sposób możemy utrzymać sobie daną ilość surowców. Wiecie co? Kamienia bym ustawił jeszcze więcej, ale nie mogę tego ustawić, bo musiałbym ustawić kolejne tutaj sloty.
A na co mi szkoda troszeczkę surowców? To odłożymy w takim razie. I teraz już wam pokazuję, co się stało. Tak, widzieliście, pistonów ustawiłem tutaj po 16 sztuk. Tutaj i tutaj. A jak pamiętacie, w układzie nie miałem tyle. Teraz jak się wbije, to układ sam zapamiętuje. Ej, ma być zawsze 16 sztuk. Albo i więcej. Jak zabiorę przez stąd teraz sticky pistony, jak widzicie, tutaj odbywa się już crafting sticky pistonów. Jednocześnie zabierane są zwykłe pistony, które też są craftowane jednocześnie. Czyli są craftowane pistony i jednocześnie są sticky pistony też craftowane. Teraz podobny układ chciałbym stworzyć ze silikonem, gdyż jak wiecie, silikon będzie dosyć mocno potrzebny, więc ustawimy też, żeby zawsze było 16 silikonu. Dlaczego? Gdyż tutaj mamy zwykły eksport tego silikonu, więc naprawdę trzymanie stałej ilości jego w układzie jest dosyć dobrym pomysłem. Również ustawimy sobie 16 sztuk, żeby nie zapychać naszego układu, a żebyśmy my nie musieli czekać na te surowce. Dodatkowo w ten sam sposób chcę potraktować nasze procesory. Tylko tutaj właśnie zastanawiam się, jak ilościowo bym zrobił z tym, ile jakiego. Ile mam w ogóle slotów? Zwane 3 sloty, więc będzie idealnie. Ustawimy tego 8 sztuk. Podejrzewam, że więcej nie będzie mi potrzebne nigdy. Tu jak widzicie, już się odbywa crafting. Dobrze widzieliście, to się ruszyło przez sekundkę, gdyż tutaj przyleciał nam item do skraftowania tego wszystkiego. Teraz zobaczymy, przyszedł nam znowu. I znowu odbył się crafting, który to się magazynuje. Jak mówiłem, w ten sam sposób postępujemy z tymi procesorami. Też, ale tutaj utrzymujemy 16 sztuk, gdyż to będzie częściej przez nas używane. Natomiast tych diamentowych użyję chyba 4 co najwyżej. Tutaj widzicie, jest ustawiony crafting, żeby to nam wytwarzać. W ten sposób zapobiegliśmy problemowi, że ciągle nam tych surowców by brakowało. W identyczny sposób będę chciał zrobić z pozostałymi rzeczami, takimi jak kable, żeby kable też się tworzyły, te zwykłe kabelki, czyli dokładnie te, które mam przy sobie, od podstaw, od zera, żeby one się wykonały. Tu będziecie potrzebowali wykonać z powrotem naszą farmę pod owce, więc to będzie wręcz konieczne, czyli żebyśmy mieli wełnę. Kolejno crafting naszych quartz fiber, czyli potrzebujemy macerować nasz quartz, nie wiem który dokładnie. Jak macie pomysł, jak najprościej pozyskiwać quartz dusty, a dokładnie quartze, jak najprościej to pozyskiwać, napiszcie mi pod tym filmikiem, jestem bardzo ciekaw waszych rozwiązań. No i dobrze, i w tym miejscu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on wam się spodobał, że dowiedzieliście się nowych rzeczy. W razie czego pod tym filmikiem piszcie mi swoje sugestie, co mógłbym stworzyć, co według was najlepiej byłoby tutaj użyć i najważniejsze, w jaki sposób wy byście pozyskiwali quartz dust. Jestem bardzo ciekaw waszych odpowiedzi, waszego rozwiązania tego nurtującego mnie jak najbardziej problemu. Więc wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie ulubione, polecajcie łapeczki w górę. Łapeczki są bardzo ważne, więc naprawdę dostaw ją. Naprawdę ja się bardzo z tego powodu ucieszę i naprawdę będzie to konieczne. Powtarzanie jest najważniejsze. Oczywiście, jak najbardziej. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim.